Witam w ostatnim w tym roku odcinku GieKSa News. W naszym specjalnym wydaniu postaramy się podsumować rundę jesienną w wykonaniu klubu GKS Katowice. W naszym studiu chcę przywitać prezesa klubu, pana Wojciecha Cygana. Panie prezesie, rundę jesienną możemy podzielić tak naprawdę na dwie części. Na pierwszą część, czyli ten dość mizerny początek w wykonaniu GKS-u Katowice. Następnie te zmiany w dziale sportu, nowi ludzie i tak naprawdę nowy początek. Jak z perspektywy czasu ocenia pan te zmiany? Ja bym nie powiedział, że początek był mizerny, bo pamiętam mecz z Rozwojem, pamiętam mecz z Suwałkami, więc sam początek może taki mizerny nie był. Faktycznie potem było dużo gorzej, stąd te zmiany były konieczne. Myślę, że każdy, kto oglądał mecz GKS-u albo śledził wyniki GKS-u, jest w stanie odpowiedzieć na to, jak te zmiany, jakie efekty przyniosły. Z punktu widzenia naszego na pewno pozytywnie, ale nie ma co za bardzo chwalić, bo to wiadomo, że przed nami nie osiągnęliśmy jeszcze żadnego z naszych celów i przed nami na pewno wytrwała praca, żeby te cele osiągnąć. No właśnie, przed nami runda rewanżowa. Czego możemy tak naprawdę oczekiwać po tym zespole? Ja się cieszę, że trener Brzęczyk akurat uważa podobnie tak jak ja, że my cały czas jesteśmy w walce i każdy mecz to są walka o kolejne punkty, a każde kolejne punkty przybliżają nas do jakiegoś tam upragnionego celu. Ten ostatni mecz spowodował, że ta strata punktowa jest dość znacząca, ale to wcale nie oznacza, że my na wiosnę nie mamy o co grać. Mam nadzieję, że po kilku kolejkach będziemy musieli mocno rewidować plany tych niedowiarków, którzy w ogóle już przestali wierzyć. To prawda. Ostatnie miesiące to także dobre wiadomości płynące z tej sfery organizacyjnej klubu. Zadłużenie gdzieś tam zostało zniwelowane. Czy to oznacza koniec kłopotów finansowych klubu? To naprawdę jest pozytywny sygnał, jeżeli chodzi o sytuację finansową i organizacyjną, że udało się przekonać przede wszystkim miasto, naszego właściciela, do tego, żeby mocno przystąpił do spłaty zadłużenia, ale to nie tylko miasto, bo także inni partnerzy klubu, sponsorzy. No i druga rzecz to kwestia oceny tego przez PZPN. PZPN bardzo pozytywnie ocenił nasze działania i to na pewno jest ważny sygnał, co powoduje, że kolejne lata, miesiące możemy patrzeć na pewno z dużo większym optymizmem. Na koniec jeszcze takie pytanko. Przed nami ósma już gala Złotych Buków. Czy prezes ma jakichś swoich faworytów? Zdecydowanie. Myślę, że każdy ma gdzieś swoich faworytów. Ja jest może niezręcznie, żeby tutaj się wypowiadał o piłkarzach i wskazywał, kto w moim odczuciu powinien zostać najlepszym piłkarzem, ale na pewno ten ostatni rok, mimo że wiele osób uważało, że on nie był specjalnie pozytywny, to w moim odczuciu aż tak źle nie było. Wiele się na pewno działo i na pewno ta czy wielosekcyjność, czy otwarcie nowych sekcji, ale też decyzja miasta, to na pewno są ważne wydarzenia. A jeżeli chodzi o nagrody indywidualne, to ja wszystkim życzę zwycięstwa. A oddał pan prezes już głos? Nie, ale myślę, że zaraz po tym nagraniu z pewnością oddam. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym odcinku GieKSa News. Do zobaczenia na wiosnę.